Polityka energetyczno-klimatyczna może przynieść Europie i Polsce wiele korzyści. Gospodarka nie jest dzisiaj przygotowana do tego rodzaju wyzwań. My brniemy, jak gdyby, pół kroku albo krok za tym, co stanowi Unia Europejska. 24 października podpisano pakiet zwany pakietem klimatyczno-energetycznym. W nim najprościej kontynuacja filozofii ochrony klimatu prowadzona przez Unię Europejską od wielu, wielu lat. I znowu najprościej ta filozofia zmierza do znaczącego ograniczenia emisji CO2, co de facto prowadzi do tak zwanej... Dekarbonizacji gospodarki. Błędem jest zakładanie, że możemy wszystko zachować w Polsce tak, jak jest yy, i możemy nie zmieniać się, podczas gdy trendy światowe są nieubłagane i yy, idą też w określonych kierunkach, czyli rozwoju odnawialnych źródeł energii. I teraz przekłada się to różnie na różne gospodarki unijne. Tam, gdzie nie ma dużo energetyki konwencjonalnej, jak w Francji, energetyka jądrowa. Tam jest to prostsze do zrobienia i bardzo trudne, bo kosztowne dla Polski, bo mamy tej energetyki na węglu jednym i drugim dużo. Polityka energetyczna, klimatyczna może przynieść Europie i Polsce wiele korzyści, w tym e, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie uzależnienia od importu e, paliw kopalnych, e, nowe miejsca pracy, e, rozwój innowacyjnych. E, Nowych sektorów gospodarki, rozwój nowych technologii. Energia odnawialna, licząc znowu bardzo prosto, jest dwukrotnie i, dwu i półkrotnie droższa od tej konwencjonalnej. Szczególnie od tej na węglu brunatnym. Są branże, które są bardzo energochłonne: hutnictwo, przemysł chemiczny, przemysł szklarski, AGD. Cała masa drobnej przedsiębiorczości, której jeśli ceny energii tak znacząco wzrosną, staną przed widmem utraty rentowności w znaczącej części szacujemy 12 do 25% w zależności od branż, i wtedy albo będą musiały być przez państwo w sposób szczególny chroniony, na przykład zwolnieniem od akcyzy, a więc skutkiem ubytków wpływów do budżetu, albo będą migrować poza granice kraju. Szacujemy, że te branże na 30 rok to rząd wielkości 500 tysięcy miejsc pracy, a więc skala wyzwań społecznych. Dzisiaj mówimy o przemyśle, ale nie możemy pomijać innych obszarów, które są równie ważne dla obywateli. Energetyka klimatyczno-energetyczna może poprawić stan zdrowia obywateli poprzez poprawę jakości powietrza, może dzięki temu zaoszczędzić nam wielu kosztów. W sektorze medycznym a wielu kosztów związanych z nieobecnością ludzi w pracy a i z mniejszą efektywnością pracy powodowaną na przykład przez choroby przewlekłe. Jeśli w budżetach domowych nas wszystkich koszt pozyskania energii przekracza dotyka 10%, to to jest próg określany w strukturach tego rodzaju szacunków jako próg ubóstwa energetycznego. Czyli część społeczeństwa z tychże samych przyczyn, płacąc dużo wyższe ceny energii, będzie, będzie w niedostatku, trzeba im gdzie pomóc. Państwo musi znaleźć na to sposób, i rozstrzygnąć, komu, na jakich regułach, na jakich zasadach i ile. Ponieważ Unia chce nam pomóc w tej przemianie gospodarki niskoemisyjną, będziemy otrzymywać sporo pieniędzy w ramach funduszy. Europejskich, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym, te fundusze będą mogły być wykorzystywane na inwestycje w nowe odnawialne źródła energii, na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej. Obawiamy się dziś także, realizując ów przyjęty pakiet, innego z poważnych wyzwań. Ćwiczyliśmy ostatnie dni: dostawy energii, kłopoty bo to woda, bo temperatura, bo po drodze trochę awarii, no a na dodatek ta wielka generacja wiatrowa nie dała swojej energii. Nie dała, bo nie było wiatru. I tu rodzi się kolejny dylemat. Co robić wtedy, kiedy w tym domniemanym przyszłościu znaczącym udziale energetyki odnawialnej, no nie będzie wiało i nie będzie słońca. Samorządy też w tej chwili w przyspieszonym tempie uczą się, w jaki sposób rozsądnie planować na przykład zapotrzebowanie na energię, paliwa na poziomie lokalnym, żeby zabezpieczyć jakby te potrzeby mieszkańców. Uczą się tej odpowiedzialności i uczą się też, że dzięki temu mogą jednocześnie poprawić jakość powietrza w danym mieście, w gminie. Warto o tym mówić dzisiaj. Warto przestrzegać przed kłopotami, no i warto zastanowić się, jak ów poważny, na miarę wyzwań zmian cywilizacyjnych projekt unijny zrealizuje się w porozumieniach globalnych od chociażby na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu jesienią, jak inne państwa podejmą trud i koszt owej filozofii, aby konkurencyjność gospodarki polskiej i europejskiej na tym nie ucierpiała tak jak dziś sądzimy, że ucierpi.